Mówiliśmy się również na to, iż koszty opłat za odpady komunalne będzie utrzymane na tym poziomie, bądź nieznacznie wzrośnie, ale pod warunkiem podjęcia działań zmierzających do tego, aby zostały wprowadzone oszczędności przedsiębiorstw gospodarki komunalnej, czy też innowacyjne rozwiązania, które pozwolą na zminimalizowanie kosztów. Tak się niestety nie stało. Dziś na sesji prezydent, wiedząc, że radni Koalicji Obywatelskiej nie przychylą się do tego projektu uchwały, znalazł sobie inną większość i właśnie zostały przegłosowane podwyżki dla mieszkańców miasta Radomska. W mojej ocenie jest to niedopuszczalne. Znaczy, podniesienie stawek za odpady wynika z przyczyn obiektywnych. Ta kwota, którą zaproponowaliśmy, czyli 24 zł, jest to jedna z najniższych kwot, jakie mieszkańcy miast porównywalnych do Radomska ponoszą. Nawet jest niższa niż w niektórych gminach wiejskich i niestety musiała być podniesiona, dlatego że miasto nie może dopłacać do gospodarki odpadami. Ta gospodarka odpadami musi być finansowana przez mieszkańców, czyli przez tych, którzy te śmieci produkują.